No to mnie właśnie ten łódzki skrzypek, ten Stefan Szczerbacki, no to się stołował u mnie. I mi się zdaje, że on mnie pierwsze to nauczył, tego kawałka. Z tym Szczerbackim. Bo pan chyba dzisiaj nie mówił o tym jeszcze. Tak, no. Mnie nastręcił ten Wasilewski, bo on tam go jakimś cudem do siebie przygarnął, grały. Bardzo, bardzo dużo właśnie grań miały i dobrze grał. Suchowy był skrzypek. I to spotkał się z moim ojcem, potem po rodzinie tam jesteśmy z tym Wasilewskim. Wujo. Jakby tady chciał powiedzieć, to ja mu takiego skrzypka powiadał. Sucho wypada, ale daje powiada, że jakby chciał. No i ja tam do tego Wasilewskiego poszedłem, pojechałem z ojcem. A on tam mój kartofle akurat kopały. Łobdarz to chłopoczyna, jakim nieduży, mniejszy ode mnie może był Szczerbacki. No, kartofle kopały, to się tam ubrał w łachy takie. Taki lisiutki ten chłopak, grał, kurwa. I potem wziąłem go tu do siebie w ziemi. I tu był, i tu stąd chodził grywać. To był pewno, że 3 miesiące, czy 2, nie wiem. No i uczył mnie tych. Takich po Kaźmierczokach, po tym, to już dobrze. Z nimi tam też chorobzak. Dobry był skurczybyk. No Suchowy, no kto grał, to on też grał, nie łamał się. Tak wziął te skrzypce, to jakby się uginały pod nim, kurczę, tak dawał. No, ja potem się wgorzałem w dół, do Lesia, do Lesia nie rok miał, jak zmarł. Szkoda chłopaka, dobry był. Jakiś Szczerbacki Stefan. No i powiedzmy, co no. I to był pana pierwszy nauczyciel? Co? To był pierwszy nauczyciel pana. Tak. A potem dopiero do organisty tak stopniowo. No i resztę to tak sam ze siebie, bo już złapałem ten dryk trochę. Z tym. I to tak się człowiek zasmakował i tak, bo jakoś to wyglądało nie najgorzej. No i zostałem muzykantem.